Właśnie wytwarzają je na ten stary, mówią, mezopotamski sposób. A te łódeczki ułatwiają miejscowym rolnikom dotarcie do tych polesek. Bo zobaczycie z góry, kiedy będziemy oglądać dolinę rzeki Neretwa, że to są małe poletka, które są oddzielone wąskimi kanałami. I właśnie po tych kanałach pływają rolnicy, czy też później nawet turyści, żeby zbierać swoje owoce czy warzywa. A proszę Państwa, proszę zobaczyć, tutaj po prawej stronie możecie spróbować zrobić zdjęcie. Pan kierowca troszkę wolniej będzie jechał. Tutaj właśnie jest jeden z najpiękniejszych widoków całej drogi do Dubrownika. To jest właśnie dolina rzeki Neretwa. Yeah.
ci benedyktyni położyli klątwę na tą wyspę. Proszę Państwa, i tym przepięknym widokiem żegna nas miasto Dubrownik. Proszę Państwa, nie jest ważne to, czy teraz ładne zdjęcie wyszło, czy... Tutaj właśnie te wielkie statki pasażerskie, tutaj w porcie w Dubrowniku. I ci goście już tutaj przyjeżdżają od marca do końca listopada, także można powiedzieć, że Dubrownik jest najbardziej odwiedzanym miastem przez turystów. Proszę Państwa, a my powoli już wyjeżdżamy z samego miasta, wyjeżdżamy tym samym mostem i w kierunku naszego miasteczka, w kierunku Baszkiej Wody, będziemy wracać tą samą drogą wzdłuż morza, ale proszę Państwa, teraz na pewno wrażenie będzie inne, bo nie pada, tak? Wszystko możecie teraz Państwo zobaczyć, będzie można wszystko zobaczyć, też robić ładne zdjęcia, podziwiać krajobrazy. Proszę Państwa, za około godzinkę czasu zatrzymamy się znowu na krótką przerwę w tym samym miejscu, tutaj będzie przerwa na toaletę. Ta krótka przerwa i później jedziemy dalej w kierunku.